Dzień dobry, jesteśmy na wystawie w Wronieckim Muzeum. Przedstawi nam Pan swoją kolekcję. Tu. Makieta w pełni odwzorowana przejazdu kolejowego na Stróżkach. Makieta częściowo działająca. No niestety Ciuchcio w obecnej chwili jeszcze nie jeździ. W przyszłości mam nadzieję, że uda mi się uruchomić i że będzie jako makieta przejazdowa gotowa do przejazdu. No niestety już budynku, który obecnie tu się znajduje na makiecie, już nie ma. Został rozebrany w celu modernizacji kolei. Obok znajduje się budynek pomarańczowy. Jest to obecnie jeszcze nastawnia. W obecnym czasie jeszcze istnieje, aczkolwiek są plany też, żeby ją rozebrać. Ma zostać rozebrana i też nie zostanie po niej niestety nawet fundament. Następne mamy takie dwa malutkie domki. Jest mały domek. On był przy dworcu między rozjazdem torowym. Tam mieszkał pan Kubiś w środku między dworcami. Obok znajduje się buda transformatora, która obecnie jeszcze istnieje i stoi koło dawnego młynu. Ale w tej chwili już tam nic nie ma, nie? To jest tylko budynek, tak? Czy jeszcze? Transformator, jak ta buda transformatorowa, ona jeszcze działa. Obecnie jeszcze jest sprawna, ona działa. Następnie dalej mamy dworzec na Wroniecki plus stacja spedycji PKP, która niestety została rozebrana. Dworzec, jakby zrobić zbliżenie na napis, który znajduje się na dworcu. Można powiedzieć, że jest tuż po wyzwoleniu. Z racji takiej, że napis Wronkę, czyli zabory, ale niestety powiewają już biało-czerwone flagi. Obok znajduje się oczywiście jeszcze dawna nastawnia. Obecnie tylko buda dróżnika, która prawdopodobnie też zostanie rozebrana na głównym przejeździe we Wronkach. Nie będzie kogo wyzywać, że zamknięta. Dokładnie. Skąd takie zainteresowania? Urodził mi się syn i doszłem do wniosku, że muszę mu zrobić ciupcie. Także jest i mój syn. Sprawca. To jest sprawca. No i arcydzieło imitujące osadę biskupina, aczkolwiek w nieco mniejszej skali, bo oryginalnie biskupin posiadał 13 domków, tutaj mamy ich tylko 6. Wejście zrobione tak, jak oryginalnie wyglądało, no brakuje tylko wody w koło. No ten to duży faktycznie, gdzie go pan przechowuje? To jest, on obecnie swoją mieści się w dusznikach i tam został mi wypożyczony. Tu mamy jeszcze takie małe dwa domki. Jest to gospodarstwo, które znajduje się między torami. Na drugim przejeździe na Stróżkach. Pawełek, odsuń się. Znajduje się to gospodarstwo, znajduje się między torami na Stróżkach. Z jednej strony szedł osobny tor na Obrzycko, z drugiej strony idą dwa tory na Szamotuł. A to małe, zielone, to jest domek, od którego zaczynałem w ogóle przygodę z modelarstwem. Taki malutki psikusik. Świetnie, ma pan coś jeszcze w planach? W planach docelowo chcę odzwierciedlić, żeby w ogóle całość, wszystkie budynki umiejscowić jako na jednej makiecie i żeby to była makieta typowo przejazdowa. Z torami, z lokomotywami. Żeby były normalnie tory funkcjonowały, lokomotywki, żeby sobie jeździły, żeby pokazać to, jak to kiedyś dla mnie życie na kolei wyglądało. No powiem, że ten magazyn to jest naprawdę uroczy na tym polu. Magazyn magazynkiem, ale są też szczegóły. Ja myślę, że wielu Wrączan po prostu nie wie, że to tak wyglądało, bo pamiętają tylko to, co było widać ostatnio. Niektórzy na pewno pamiętają chodzenie tam, w celach różnych. Opijanie piwa. A skąd pan wiedział, jak to wygląda? Udało mi się jeszcze zrobić
relację zdjęciową zanim to rozebrali. Gdzie już miałem to w fazie budowli niedokończonej, ale udało mi się jeszcze sfotografować obiekt przed jego rozebraniem. Tak samo jak robiłem przejazd na Stróżkach. Zdjęcia, które były robione, żeby odzwierciedlić w ogóle budynek, były już, można powiedzieć, w wersji agonalnej, jak już budynek już był prawie do rozbiórki, bo już w środku był pusty, nie było ani krzesła, ani stołu, ani prądu. Dzieci też przejęły żyłkę? Dzieci od czasu do czasu pomagają. Pomagały przy budowie biskupina. Ja pomagam. Pomagały przy budowie właśnie tutaj przejazdu na Stróżkach, także obsypywały ziemią jak tylko się dało z każdej strony. Także pomoc dzieci jest niedoceniona. A dzieci sypały. Tak, tata klejem walił jak tylko idzie, a dzieci piasek sypały jak szło. Świetnie. Bardzo dziękuję. Myślę, że ma pan jakieś plany jeszcze? Tak, to makieta ma się rozbudowywać, że tak powiem. Docelowo jeszcze myślę nad budową mostu kolejowego, aczkolwiek jeszcze nie wiem, czy tego, co teraz istnieje, czy tego, co był, czyli ten betonowy. Czyli bardziej pana kolejnictwo interesuje niż cokolwiek innego, tak? To znaczy się ogólnie staram się odzwierciedlić budynek w jego oryginalnym kształcie. Zachować oryginalność, bo wiadomo, że już tego się w niektórych momentach się nie spotka. No, z pewnością. Taka ciekawostka, ilość cegieł, jakby się ktoś poświęcił, ilość cegieł na dworcu, na tym małym budynku od przejazdu kolejowego, co jest, i tak samo na budynku od przejazdu kolejowego Stróżki, ogólnie wszystkie te budynki z czerwonej cegły, co mam zrobione, we wszystkich zgadza się ilość cegieł. Tak jak jest w oryginale, plus minus jedna cegła. To daje głowę, bo były robione zdjęcia i osobno liczyłem cegłę, mam wyskalowany wzór cegły i było wszystko robione na wzór, jak w oryginale. Jest 50 cegieł, ma być 50. Ale to nie są poszczególne cegiełki, tylko to jest w całości, tak? To jest całość. Mam wzór wyskalowany, wydrukowany i na tej bazie po prostu bazuję, drukuję, wycinam, liczę. Sama budowa dworca zajęła mi pół roku. Dobrze. Tak samo biskupin. Biskupin zaczynałem robić w grudniu, oddany do użytku był w sierpniu. Dziękuję panu bardzo. Proszę. Cierpliwość do nas. Dziękuję bardzo.